Pozornie tych dwóch książek, o których chcę Państwu opowiedzieć, nic nie łączy. Jedna z nich to zbiór, mini zbiór nowel Antoniego Libery, zatytułowany Niech się Panu darzy. To jest taki tryptyk, trzy nowele, bardzo zróżnicowane fabularnie, a skupione wokół problematyki właściwie tego, co najważniejsze – przeznaczenia, czasu, losu i tożsamości. I książka druga, jeszcze świeżutka, dopiero co wydana, debiutancka powieść Tadeusza Bartosia, zatytułowana Mnich. A tu Libera. Byłam zaskoczona, czytając je właściwie równolegle, jak bardzo podobna problematyka jest przez tych dwóch autorów podjęta w kompletnie innych przecież rozwiązaniach i artystycznych, formalnych, i fabularnych, bo historie, które się tu dzieją, historie zresztą niesłychanie interesujące, są całkowicie odmienne. Powieść Tadeusza Bartosia jest powieścią, trzeba powiedzieć, dziwną. Jest powieścią dziwną również od strony konstrukcyjnej. Narracja prowadzona jest z dwóch różnych perspektyw, to znaczy z jednej strony mamy do czynienia z narracją trzecioosobową, a w pewnym momencie w jednej z części powieści włącza się perspektywa pierwszoosobowa, by potem znów powrócić do narracji trzecioosobowej, a wszystko jest przetykane fragmentami, które właściwie mogłyby być fragmentami czy to jakiegoś dyskursu naukowego, czy to fragmentami eseistycznymi. Więc bardzo to jest zróżnicowane wewnętrznie, a problematyka dotyczy zderzenia człowieka z instytucją. W tym wypadku jest to instytucja Kościoła. I najpierw ten młody adept, który wstępuje do zakonu, do fikcyjnego zakonu, nazwanego tutaj Kartazją, nie Kartuzją, tylko Kartazją, wstępuje do zakonu w przekonaniu, że właśnie na tej drodze odnajdzie swoją najgłębszą tożsamość. Doznaje wielkiego rozczarowania i zaczyna się proces odzyskiwania siebie. Bardzo to jest interesujące, zresztą obraz Kościoła, który się tutaj pojawia, z całą pewnością jest jednak podyktowany resentymentem. To nie jest prawdziwy obraz Kościoła, przynajmniej mam taką nadzieję. Niemniej powieść jest warta uwagi. I Antoni Libera z tym tryptykiem Niech się Panu darzy, gdzie pierwsza nowela, właśnie tak zatytułowana, bo to nowela tytułowa Niech się Panu darzy, jest też takim tekstem o poszukiwaniu siebie, poszukiwaniu tożsamości, również poszukiwaniu tożsamości w takim wymiarze duchowym. Bohaterem jest człowiek wychowywany
poza jakąkolwiek tradycją religijną i człowiek, którego najgłębszym doświadczeniem jest pustka. I tutaj te dwa teksty, tekst Bartosia i tekst Libery, znowu w przedziwny sposób się spotykają. To pojęcie pustki doświadczanej przez bohaterów, różnie zresztą pustki odczuwanej i różnie przez nich definiowanej, wydaje się tutaj takim leitmotivem, leitmotivem również i tożsamościowym dla obydwu tych postaci.